Najgłośniejsza i budząca największe emocje polska premiera 2013 roku to na pewno Wałęsa, Człowiek z nadziei Andrzeja Wajdy. Jak się oświadczyłeś, to ja powiedziałam, że chcę mieć tylko jedno. Spokojne, rodzinne życie. Wiem, ale to nie moja wina. To przez tego skurwysyna. Obiecałeś. Wałęsa to przede wszystkim znakomity Więckiewicz, bardzo dobra Agnieszka Grochowska i momentami zaskakująco zabawny scenariusz Janusza Głowackiego. Fantastycznie warsztatowo nakręcony film, który nie jest laurką. Jest sukcesem, na pewno. Nie ma żadnej wpadki czy czegoś takiego. Jest w porządku bardzo. Dobry film i jest przekazane chyba to, co najważniejsze było z życia Wałęsy. No super, bardzo, bardzo jestem zadowolony, że taki film powstał. Pozdrawiam dla pana Wałęsy i dla pana Wajdy. A to by się film podobał? Wiesz co, bardziej niż się spodziewałem, naprawdę. Duet tworzycie z Więckiewiczem fantastyczny. Dziękuję bardzo, ale jesteś malkontentem jednak. Gdybyście się tak dobrze nie znali, to byłoby aż tak też dobrze przed kamerą? Słuchaj, może byłoby gorzej, bo... No bo to zawsze dobrze jest się trochę znać, no. Znaczy, bo to zawsze jakby są jakieś elementy, które potem można przenieść w pracy i jak nie musisz dużo gadać i nie musisz z kimś poznawać, no to w jakimś sensie to wszystko jest krócej, szybciej i zajmujesz się czym innym i jakby rozumiesz się troszeczkę bez już tego rozmawiania długiego. Podobno na planie oni na początku nie chcieli iść w tak wyraziste naśladowanie i po końcu nagle Robert po prostu przyszedł i zaproponował to właśnie coś takiego. I wszyscy się tego, słyszałem, że się bali, on sam się bał i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest, że to bardzo ciągnie ten film. Oprócz tej treści, tej charyzmy, którą on przekazuje, ta forma jakby, ona pcha bardzo, bardzo do przodu. Ja nie chcę, ale muszę. Sprzedaż, jak nie wrócę. Stworzył już rolę wybitną i po prostu to jest wielka radość patrzeć, jak on się rozwija z roli na rolę i no tutaj po prostu przeszedł samego siebie i wszedł w skórę Lecha Wałęsy. Te osoby, które oglądały już ten film, twierdzą, że Więckiewicz wygląda bardziej jak Wałęsa niż ten prawdziwy Wałęsa. To chyba największa pochwała, jaką pan może usłyszeć na temat własnej pracy. No dziękuję, ale no... Więckiewicz gra Wałęsę, więc wydaje mi się, że zdał egzamin. Ja mu tylko pomogłem. Niektórzy piszą, że do filmu było zrobione tysiące wąsów. No nie było. Było kilkadziesiąt. Ale już, no wiadomo, prasa zawsze chce, żeby była sensacja. A tu jest sensacja na temat wąsa. Woli pani Więckiewicza z wąsami, czy bez? Nie, akurat szczególnie jakoś nie interesują mnie mężczyźni z wąsami. Najbardziej interesuje mnie to, co jest w środku, to, co jest w głowie, w umyśle. Żyć nie da. Każdy jak do siebie przychodzi. Do widzenia, dziękuję serdecznie. Wynosić się wszyscy, ale już! I ty też! Masz mi wrócić żywy! I to wystarczyło. Wałęsa, Człowiek z nadziei jest polskim kandydatem do Oscara. Czy słusznie? O tym przekonamy się za kilka miesięcy. A film w kinach od 4 października. Jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przysięgam uroczyście narodowi polskiemu. Wybywam z Londynu na Zamek Królewski w Warszawie, zniszczony przez obcą przemoc, lecz odbudowany z gruzów wysiłkiem nieugiętego narodu.